Cześć, witam Was w kolejnym odcinku A To Ciekawe. Dziś przygotowałam dla Was kilka ciekawostek na temat życia zwierząt w Indiach. Wierzcie mi, tam powiedzenie "wyglądasz jak krowa" ma zupełnie inne znaczenie. Tak więc zaczynajmy. Hinduizm zakazuje krzywdzenia wszelkich istot czujących. Święte pisma tejże religii nakazują wegetarianizm i twierdzą, że każdy, kto spożywa, a nawet ma udział w przygotowaniu mięsa, popełnia grzech zabicia zwierzęcia, z którego to mięso pochodzi. W wyjątkowych przypadkach dopuszczane jest jednak zabicie drapieżnika w obronie własnej lub cudzej, bądź w celu utrzymania równowagi w przyrodzie. Zadanie to jednak przeznaczone jest wyłącznie dla kszatriów. Indyjskie święte krowy, o ile nie są bardzo wynędzniałe i styrane nielekkim życiem, są ładne, kasztanowe, rudawe albo bielutkie i pełne wdzięku. Powiedzenie dziewczynie, że ma oczy jak krowa, jest w Indiach komplementem. Oprócz krów za mniej lub bardziej święte uważane są małpy, węże, gawiale gangesowe, szczury, a także słonie, tygrysy, orły i pawie. Zakres świętości i kultu są w każdym przypadku inne. Słonia czci się ze względu na jego koligację z bogiem Ganesą, ale także z powodu użyteczności, siły i dostojeństwa. Tygrys jest synonimem siły i nieustraszności i co rusz któryś z bogów urządza sobie na nim przejażdżkę lub owija lędźwia jego szlachetną skórą. Gawial gangesowy to zwierz poświęcony Winszu i jako takiemu należy mu się szacunek również przez wzgląd na imponujący garnitur ostrych zębów. Orzeł kojarzy się z wierzchowcem bogów Garudą, czczonym i szanowanym zarówno przez hinduistów, jak i buddystów, nie tylko w Indiach szeroko pojętych. Paw jest symbolem Indii, wielkich władców bogactwa i piękna. Małp w niektórych częściach Indii jest takie zatrzęsienie, że trudno uznać je za istoty wyjątkowe. Trudno też uznać je za istoty pożyteczne, wręcz przeciwnie, psocą i dokuczają ile wlezie, a ponadto roznoszą pchły i wściekliznę. A jednak przecież ich przodkowie służyli w armii boga Hanumana, niewykluczone, że jego krew płynie w ich włochatych ciałkach. Tu i ówdzie doczekały się więc własnych świątyń, choć najczęściej świątynia małp to nazwa zwyczajowa, a nie faktyczna. Najczęściej grzeją się w chwale swojego małpio-ludzkiego boga Hanumana. Najbardziej znane małpie świątynie to kompleks w Galcie. Małp tam dostatek wielki i wielce na nie i ich złodziejskie maniery trzeba uważać, choć ogólnie są sympatyczne. Z całą pewnością mniej sympatii w świątyni czy w piwnicy budzą w przybyszach z zachodu szczury, a i te bywają czczone i szanowane. Skąd w hinduizmie takie zamiłowanie do szczurów? Bogini Kali jest postacią historyczną, żyjącą gdzieś w XVI wieku, mędrcem, guru i działaczką społeczną. Niezwykła ta osoba miała syna, albo jak podają inne wersje mitu, siostrzeńca, którego bardzo kochała. Gdy ten zmarł, chciała wyrwać go z objęć boga Jamy i sprawiła, że chłopiec szybciutko inkarnował się w szczurzątko. W jakiś nie do końca wyjaśniony sposób okoliczna ludność jest spokrewniona z synem Karni i odziedziczyła zdolność odradzania się w szczurzym ciele. Niby nic wielkiego, bo bycie szczurem szczególnie atrakcyjne się nie wydaje, ale czas szczurzego życia pozwala odkręcić sporo złej karmy i w następnym wcieleniu narodzić się człowiekiem. Ucieczka w szczurze łono jest ucieczką przed Jamą i jego bezwzględnym osądem. Dusza zyskuje na czasie i nie musi kisić się w jakimś przypadkowym piekle czy raju. Dość, że szczury traktuje się tu jak bliskich krewnych i nie tylko ich nie tępi, ale szczodrze karmi. Żaden szczur nie chodzi głodny, a niektóre są nawet nieźle spasione. Jest ich podobno około 200 000 i łażą wszędzie. Można je karmić jak gołębie, rzucając lub podtykając pod nos smakołyki. Choć kapłani przygotowują dla nich specjalne wegetariańskie dania ze zbóż, mleka, masła, cukru i kokosów. Szczurza świątynia, oficjalnie poświęcona bogini Karni, została wzniesiona na początku ubiegłego stulecia, a pod sam jej koniec w 99 roku zyskała dodatkowe kilogramy złotych ozdób. Do kompleksu wchodzi się boso, jak do każdego świętego miejsca w Azji. Należy więc przygotować się na stąpanie po szczurzych odchodach i rozpaćkanym jedzeniu, a także na niespodziewany dotyk szczurzego futerka lub ogona. W upalne dni trochę cuchnie, ale czego się nie robi dla poznania świata? Dla ścisłości trzeba dodać, że nie na całym subkontynencie szczury cieszą się takim poważaniem i że wciąż częstują ludzi śmiertelnym bakcylem dżumy. I wreszcie najbardziej kontrowersyjny spośród czczonych w Indiach stworzeń – wąż. Zachodnia kultura spogląda na węża poprzez perspektywę głęboko zakorzenionych zwierzeń judeo-chrześcijańskich. Wąż to podstępny wróg, który przyczynił się do wygnania z raju, skazany na pełzanie na brzuchu i zmiażdżanie głowy przez niewiastę. Śliski, wstrętny i groźny. Ci, którzy doświadczyli kiedyś bliskiego spotkania z wężem, wiedzą, że zwierzątko jest przyjemne i aksamitne w dotyku, a jego charakter nie jest ani lepszy, ani gorszy niż pozostałych zwierząt z człowiekiem włącznie. W Indiach jest całe mnóstwo węży i całe mnóstwo ich gatunków. Najsłynniejsze są oczywiście wspaniałe i śmiertelnie groźne kobry królewskie, które w rękach doświadczonego zaklinacza stają się łagodne jak baranki. Węża można się spodziewać wszędzie i gdziekolwiek. Gospodynie domowe dokarmiają je mlekiem, stawiając w kątach miseczki albo wlewając napój wprost do wężowych jam. W kulturze, mitologii, religii i obyczajach wszechindyjskich wąż zajmuje miejsce poczesne. Według wierzeń istnieje cała rasa stworzeń zwanych nagami. Istoty te są boskie lub półboskie i odgrywają różne istotne role w bytowaniu wszechświata. Najsłynniejsze mitologiczne węże, Shesha i Vasuki, są królami nagów. I na koniec standardowo żarcik. Przychodzi niemiecka mysz do baru i pyta barmana: kot śpi? Śpi. To setkę poproszę. Wypiła i poszła. Przychodzi ruska mysz do baru: kot śpi? Śpi. To setkę poproszę. Wypiła i poszła. Przychodzi polska mysz do baru: kot śpi? Śpi. To setkę poproszę. Kot śpi? Śpi. To drugą poproszę. Kot śpi? Śpi. To trzecią. Kot śpi? Śpi. Łobudzić. I na tym zakończymy kolejny odcinek A to ciekawe. Pamiętajcie, że już w środę druga część z historii chrześcijaństwa. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić swojego pomysłu na odcinek. Będzie mi również bardzo miło, jeśli udostępnisz film swoim znajomym. Cześć!